Witam i zapraszam do nas, pana dyrektora biura Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, pana Bogusława Wolbowicza. Bardzo proszę. Witam serdecznie pana Witolda Dziamskiego, wielkiego przyjaciela, pana Mariana Lepce, prezesa Wielkopolskiego Związku Lepcy. Witam prezesów klubów sportowych związanych pana Tadeusza Kurczyńskiego, prezesa Ludowego Klubu Sportowego Lekarza, pana Mirosława Pankina, wiceprezesa Klubu Sportowego Maraton Turek. Witam pana doktora Ignacego Krzywickiego, prezesa Klubu Sportowego Gdańsk. Witam wszystkich przybyłych dzisiejszych zawody, a szczególnie bardzo dla młodzieży. I tym dzisiejszym udziałem będziemy świętować pamięć 3 lata temu małego pana Mariana. O oficjalne otwarcie bardzo proszę osoby, panią Gabrielę Guszek oraz pana dyrektora Wójta. Bardzo proszę. A przecież na tutaj przedstawicieli tych 6 powiatów, zapraszamy tutaj do nas, do podium i zapraszam po prostu tutaj szanowny gość, pan kierownik chyba tutaj przydzieli odpowiedzi. I proszę Państwa, pierwszy startyk udany. Jeszcze raz taka serdeczna prośba, żeby na wierzchni, w rzutniach, rozbiegach zostali tylko ci, którzy aktualnie startują. Widzów po prostu, opiekunów, trenerów, wszystkich zapraszam tutaj. Pierwsze miejsce biegu na dystansie 100 metrów przez chłopki. Kobiety zajęła Jagielska Malka ze służbu numer 2 Alisu. Malka przebiega ten dystans w czasie 18 sekund 57 sekund. Miejsce drugie zajęła Naczytanienie Witkowa. I miejsce trzecie Wieczyńska Dalia ze służbu Łączy Środa. Wielkopolska 19-28. A wręczami medale pan Maciej Kruszek, pan Bogusław Wolbowicz i pan Michał Dziamski. Na nie dyrektorowi tam się daje. Co? Nie, pani dzień ma. Zapraszam jeszcze raz do dekoracji Sebastiana Mikołajczaka z siły
Daniela Bernardyńskiego. Trzecia seria, bieg na 100 metrów. Mężczyzn. A ja poddaję wyniki konkursu skoków dal kobiet. Zwyciężyła Kobryś Karolina. Zespół szkół numer 2 Wągrowiec, 5-11. Miejsce drugie zajęła Korpi Julita z powiatu Szamotulskiego, 4-98. I miejsce trzecie Krawczyk Klaudia L.O. Września. Trzymaj!